Stan nadzwyczajny wprowadzony zostanie u sąsiada Polski, władze kraju ogłosiły ważne decyzje. Zamknięte zostaną m.in. kina, teatry oraz część szkół. Działania te związane z dramatycznie wysokim przyrostem nowych przypadków koronawirusa, wczoraj było ich ponad 5 tysięcy. Stan nadzwyczajny zapowiedział rząd sąsiada Polski, wszystko w związku z dramatycznie wysokim przyrostem nowych przypadków zakażeń COVID-19. Zaplanowano zamknięcie m.in. kin, teatrów oraz części szkół, władze kraju podjęły surowe działania. Stan nadzwyczajny w Czechach, władze podjęły surowe decyzje. Władze Czech podjęły pilne decyzje. Radio Z News przekazało najnowsze informacje z zagranicy za pomocą swojego konta na Twitterze. Czeski rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia na terenie swojego kraju. Od piątku 9 października swoją działalność zawieszą siłownie i baseny, a od poniedziałku zamknięte zostaną kina, teatry oraz część szkół. Czechy wprowadzają kolejne obostrzenia w związku z COVID-19. Od piątku na 2 tygodnie zostaną zamknięte baseny i siłownie. Od poniedziałku nieczynne mają być kina i teatry, a także część szkół, przekazało Radio Z News na Twitterze. Stan nadzwyczajny w Czechach spowodowany jest dynamicznym wzrostem liczby zakażeń w tym kraju. Surowe decyzje czeskich władz związane są z dramatycznie wysokimi przyrostami dobowych zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach w ich kraju. W piątek u naszych sąsiadów padł rekord, potwierdzono 5335 nowych zachorowań na COVID-19. Łącznie w Czechach potwierdzono 98498 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 863 zmarło w wyniku rozwinięcia się u nich choroby COVID-19, a 51117 ozdrowiało. W Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało do tej pory o 111599 potwierdzonych chorych, 2867 pacjentów straciło życie w wyniku zakażenia koronawirusem, a wirusa pokonało 76490 osób. Źródło: Twitter.